Siema, witam. Queenfall zapowiedział swoją trzecią zamkniętą betę, która odbędzie się 27 września. No i tutaj mamy 11-minutowy, no taki trailer, który pokazuje elementy w grze i tak dalej. Zaraz sobie to obejrzymy. Ale czym jest Queenfall? Queenfall to jest MMORPG i ja bym tę grę przyrównał. No powiedziałbym, że to jest klon Black Deserta. Ale czemu? To zaraz zobaczymy. Także startujemy sobie z tym trailerem. Tutaj mamy menu. Jak to będzie wyglądać? Tutaj mamy wybór serwera. Channele. PvE, PvP. Nasza postać. Wybór postaci. O, ekwipunek. Troszkę podobne do tego z BDO, ale tylko troszeczkę. Zaraz będzie kolejna rzecz. Mapa. Jakby mi ktoś powiedział, z jakiej gry to jest mapa, spytałby się mnie. I bym tak rzucił okiem na szybko. To bym powiedział, że BDO. Bo to jest dokładnie, no praktycznie tak samo zrobiona mapa, nie? To, czego nie odkryliśmy, jest na szaro. Są zdjęcia mobków, na jaki level to są mobki i tak dalej. Także no, moim zdaniem twórcy tej gry mega się inspirują Black Desertem. Tutaj są jakieś levele, skille, jeżeli chodzi o bronie, bo tutaj chyba nie ma klas, tylko mamy tak jak w New Worldzie, że zależnie od tego, jaką broń nosimy, taką właśnie klasą jesteśmy. Więc tutaj mamy pierwszą różnicę. Tu mamy life skille. No life skille akurat w Black Desercie też są. To ciekawe, nie wiem czy dalej tak jest, ale na poprzednich testach, na drugiej closed becie, w którą chwilę miałem okazję pograć, był nawet system takich samych petów jak z BDO. Czyli mogliśmy mieć, nie pamiętam już ile, ale kilka petów. Te pety miały swoje grade'y, swoje levele, można było je upgrade'ować, no i wiadomo, im więcej one podnosiły loot, no im więcej ich mieliśmy lepszych, to szybciej podnosiły ten loot. Także to też było skopiowane z Black Deserta. Chociaż ogólnie ja nie narzekam na to, że to ma być gra inspirowana Black Desertem, bo ja bym sobie pograł w jakiegoś grindownika. Moim zdaniem Black Desert akurat jest, no, ze swoimi ułomnościami typu desynki i tak dalej, no jest gównianą grą. Więc jeżeli tutaj będzie netcode lepiej zrobiony, a czy będzie, to zobaczymy. No to powiem tak, dawno nie wyszedł żaden sensowny grindownik i jako fan grindowników nie mam w co grać. Totalnie nie mam w co grać. Elion wyszedł, został zamknięty, w Eliona mi się mega fajnie grało. No i teraz czekam, aż wyjdzie kolejny grindownik. No i wychodzi na to, że Queenfall też będzie takim grindownikiem. A skąd wiem, że będzie grindownikiem? To zaraz zobaczymy, bo to widać po tym, jakie są ustawienia mobków na miejscówkach. No i gra czerpie z Black Deserta, więc o, tu jakieś tajmowanie mamy. Tutaj mamy zbieranie jakiegoś ora. Tutaj drzewka, ścinanie. Jakieś mounty, łowienie rybek. Na awku, automatic fishing. Coś takiego też jest chyba BDO. Już nie pamiętam, ale wydaje mi się, że tak. Mamy robienie swoich chatek. Tak zwany housing, gdzie możemy sobie ustawiać różne rzeczy, różne stanowiska do craftingu, gdzie możemy sobie craftować. Mamy pływanie. Nie wiem ile osób pracuje nad tą grą, ale widać, że to jest taki niskobudżetowy Black Desert, nie? Że ta gra ma mniejszy budżet niż Black Desert, ale jest mega inspirowana Black Desertem. O, tu nawet chatkę możemy sobie zbudować w Open Worldzie, na to wychodzi? Ciekawe. O tym nie wiedziałem.
Czy jak w Albionie? Nie no, w Albionie też nie możemy byle gdzie. W Survivalach możemy byle gdzie chatki budować. A, jakieś krowy sobie postawić nawet. Okej. No i tu mamy mobki, nie? Chłopca bije aktualnie jakieś tam cztery mobki. Ale widać po ustawieniu na spocie, że raczej będzie tu grindownik, typu właśnie Black Desert. O, tutaj widać, nie? Mamy mobki w grupach, tutaj akurat 3-4 osobowych. I jak tutaj sobie zobaczymy, to te mobki wszystkie są agresywne, czyli przebiegamy sobie po spocie i te mobki się lurują. Więc naprawdę bardzo na to liczę, że to będzie grindownik, bo no już dłuższy czas nie grałem żadnego grindownika. O, tu też mamy 3 mobki, grupki po 3 mobki, tutaj akurat 2. I pograłbym sobie w jakiegoś grindownika, nie? O, tutaj też mamy grupki po 4 mobki. I tak to wygląda. Nie wiem, jak tutaj będzie wyglądać PvP. Czy będą jakieś areny albo coś. Ale jest szansa na to, że w końcu dostaniemy jakiegoś grindownika. No tak jak mówię, ostatnim grindownikiem, jaki wyszedł, to był Elion, no ale niestety został zamknięty. Elion był spoko, miał swoje problemy. A wydaje mi się, że dużo gorszych gier utrzymuje się aktualnie na rynku. I Elion nie był taki zły, aż taki zły, żeby został zamknięty, moim zdaniem. I mega przyjemnie się w Elionie grindowało, przynajmniej ja grałem Slayerem. To grind był mega przyjemny. Potrafiłem po 8 godzin streamować, siedzieć na spocie, biegać po kółko, nie? I bić mobki. Także areny w Elionie 1 na 1 też były mega spoko. Z rankingami i tak dalej. Tylko że Elion miał swoje problemy z rozwojem postaci, to był system ulepszania ekwipunku był zjebany. No było tam trochę takich złych rzeczy, nie? No i mamy The Queenfall, trzecia Closed Beta, 27 september 2024. No, więc ja ogólnie mega czekam na tę gierkę, z tego co zobaczyłem. Nie wiem, czy będę miał dostęp do tej bety. Fajnie by było. Mam nadzieję, że będę miał. Bo do poprzednich testów miałem dostęp. Ile pograłem. I pytanie, czy też ulepszyli kombat, bo ten kombat był taki średni w poprzednich testach. Zobaczymy, jak będzie tutaj. No i tyle, no. Jak dostanę się do bety, to na pewno możecie spodziewać się materiałów z tej gierki. No i co? Tyle.